Przed sobą widzisz lokomotywę Trax z pociągiem towarowym załadowanym węglem dla jednej z elektrowni na wschodzie Polski. Poprowadzisz go na odcinku z kopalni węgla kamiennego Staszic w Katowicach do stacji Sosnowiec-Dańdówka. Wypełniaj rzetelnie swoje zadanie i podziwiaj industrialne widoki. Aby wejść do lokomotywy, podejdź do niej i kliknij na drzwi lub wciśnij 1 na klawiaturze. Uruchom baterię oraz aktywuj stanowisko maszynisty przełącznikiem na tylnej ścianie kabiny. Czubak. Użyj przycisku do skasowania Czubak. Systemu bezpieczeństwa CA-SHP lub spacji na klawiaturze. Systemy te będą regularnie sprawdzać Twoją czujność podczas jazdy. Nasz pojazd zasilany jest energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Podnieś pantograf. Dzień dobry. Poczekamy aż. Zamknij wyłącznik szybki. Ruszymy. To może będzie nam troszkę. Na zamknięcie wyłącznika szybkiego. Łatwiej pogadać. Oraz sprężarki zasilającej między innymi układ hamulcowy pociągu. Teraz ustaw kierunek jazdy do przodu. Przesuń kran hamulca w pozycji jazdy. Wyluzowanie składu towarowego może zająć dłuższy czas. Aby to przyspieszyć, możesz przytrzymać kran w pozycji napełniania zwiększonym przekrojem. Dobra, dzień dobry. Semir z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Simrailu i jedziemy składem towarowym z lokomotywą S186, czyli Traxem. Bardzo przyjemna lokomotywa, jeżeli chodzi o samą jazdę, o prowadzenie, o wygodę, o jakby obsługę. Co prawda też, jak wcześniej mówiłem, uczymy się dopiero, tak? To jest mój początek, jeżeli chodzi o takie nowoczesne składy. Nie ukrywam, że mam tutaj drobne problemy, jeżeli chodzi o zadawanie prędkości, utrzymanie prędkości, ale wszystkiego jakby się nauczymy, więc jakby wasze sugestie, wasze porady również też są mile widziane, tak? Jeżeli chodzi o co można by było zrobić lepiej, co można by było zrobić jeszcze lepiej, jak gorzej. No i mam nadzieję, że tutaj jakby ta trasa nam przebiegnie dosyć fajnie, scenariusz zajmuje około 45-50 minut i prowadzimy pociąg towarowy o numerze 41-40-18 na odcinku Katowice-Muchowiec-Staszic do Sosnowiec-Dańdówka. No mam nadzieję, że... Robię tutaj jakby, przyspieszam te nasze takie podstawowe rzeczy. Oczywiście ta próba hamulca to jest ekspresowo szybka, bo jakby obejście całego składu i tak dalej zajmuje około prawdopodobnie 2-2,5 godziny, żeby sprawdzić wszystkie hamulce na całym taborze. I... hamulce w porządku, dziękuję. Panu również dziękuję. Musimy zwolnić jeszcze hamulec sprężynowy. Po zwolnieniu sprężynowego możemy sobie ruszać. Tutaj na przykład jedyne, co mi się tutaj, znaczy bardziej mi się podoba, tak jak jeździliśmy sobie naszym wspaniałym elfem, na przykład mamy oświetlenie przyrządów, tak, które wygląda jakby... Przyrządów to było, zaraz, oświetlenie, tu chciałem kabinę. Oświetlenie kabiny jest w taki sposób rozjaśnione, a oświetlenie pulpitu jest takie, jest delikatne. Tutaj nam się nic jakby nie świeci, nic tutaj jakby
nie mamy takich problemów jak wcześniej, że po prostu to jest niewidoczne, szczególnie wieczorem gdzieś. Tutaj naprawdę bardzo fajnie dopasowane jest to światełko. No dobra, nasz pociąg 414018 do Sosnowiec-Znajdówka jest gotów. No i co? I będziemy sobie jechać powoli. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mówię, na początek się uczę tutaj, więc to jakby proszę mieć pod uwagę, brać pod uwagę tutaj, że to jest dopiero ten starcik. Możemy sobie okienko otworzyć. Mi się wydawało, że na jakichś tam trailerach z gry jakby był tutaj bardziej słyszany ten dźwięk z zewnątrz, a tutaj jakby po otworzeniu czy zamknięciu tego okna jakby nie ma jakiejkolwiek różnicy, jeżeli chodzi o dźwięk. Ciekaw jestem, bo odwzorowano tutaj również pulpity manewrowe odnośnie jakby jazdy manewrowej. Mam nadzieję, że to się tutaj też jakby uda wykorzystać w jakimś z których scenariuszów, no ale zobaczymy, jak tutaj do tego Simrail podejdzie. Na razie jakby te dalsze etapy nie są w ogóle jasne, czy będziemy mieli tutaj prace manewrowe, czy będziemy mieli tutaj wyłącznie jakieś... tylko i wyłącznie jakieś scenariusze typu jechać już z gotowym pociągiem, czy nie, ale manewry na przykład jakimiś wagonikami i tak dalej, to by było naprawdę bardzo fajne. Mam nadzieję, że tam pojawi się nam jakaś stonka, smrodzik i damy radę tutaj jakby pojeździć też w tym kierunku. Czuwak. Tutaj z tego co pamiętam, w traksie jest hamulec, tutaj musimy go jakby kasować, zbijać, jednakże chyba w oryginale, w prawdziwym pociągu, w prawdziwej lokomotywie Trax, ten pedał musi być stale jakby naciśnięty, a może i nie, chociaż nie, w traksie nie, ale z którejś z tych lokomotyw, tych nowocześniejszych, może Vectron, czuwak musi być jakby cały czas pedał czuwaka naciśnięty i dopiero jak ściągniemy nogę z pedału, to wtedy ten czuwak zacznie nam jakby działać, tak, i reagować na... no, doprowadzi do automatycznego zatrzymania pociągu. Oczywiście tam najpierw poprzedzenie sygnałem dźwiękowym, tak, alarmem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w ogóle jest dosyć fajny start, muszę wam powiedzieć, ponieważ początek naszej przygody zaczynamy najpierw ze stromym zjazdem, znaczy takim, no nie wiem, czy to... Nie znam się aż tak bardzo na kolei, ale ten zjazd no, jest jakby zauważalny i ten pociąg jakby nam sam będzie tutaj nabierał prędkości, więc ja sobie tutaj już jakby troszkę tą moc zadaną zdejmę, on nam powinien troszkę iść z tą prędkością do góry i potem po tym zjeździe mamy też taki dosyć ciekawy podjazd, więc no, trzeba mieć to jakby na uwadze. Bo możemy po prostu gdzieś tam w którymś momencie, tak jak grałem sobie samemu, po prostu się zatrzymać i myślę, że w realnym świecie dosyć skomplikowane by było ruszenie takiego ciężkiego składu pod górę. No chociaż sam też mówię, nie dam sobie ręki uciąć, bo nie jestem maszynistą, nie jestem związany z koleją. Tak naprawdę nie jestem w stanie wam za wiele powiedzieć, tak, jeżeli chodzi o... faktyczne jakby... Nie wiem, czy tę samą lokomotywę można hamować? Nie wiem, nie znam się, ale jakby tutaj już się zaczynałem ten podjazd pod górę. Więc tutaj sobie zrobiliśmy luzowanie kamu... czy tu się nam zwolniły... Czuwak, cicho. Luzowanie, nie. Aha, wyluzowany, dobra, nie, jest okej, okay, bo tutaj jest taki pozycyjny, przekroczyłem prędkość, widzicie? No ale teraz już jakby ten wjazd pod górę nam się zaczyna i jest to dosyć strome, więc ja sobie tutaj już powoli, powiedzmy, zwiększę trochę siłę trakcyjną, czyli zadam moc, żebyśmy mogli tutaj, o, nie chciałem pełnej, żebyśmy tutaj mogli jakby nie tracić tej naszej prędkości za bardzo, mam nadzieję, że tutaj sobie poradzimy z tym. Damy na 50 mocy. Ja nie wiem, jakby tutaj wyglądał kwestia poślizgu i tak dalej, ale mamy też jakby do dyspozycji piasecznicę na pulpicie, tak? Jest piasecznica do piaskowania ręcznego, piaskowania automatyczne. Tutaj mamy jakiś czuwak, coś tam, jakieś zwolnienie, polecenie LZBL. Wiecie co, nie przygotowałem się, nie wiem. Więc proszę wybaczyć. No, tutaj nam troszkę ten składzik troszkę nam zwalnia. Widzicie, do 25, do 26 ja bym nie chciał się zatrzymać. Tym bardziej, że scenariusz jakby przewidział tutaj, że niedługo też mamy jakby światło czerwone na semaforze i to jest już tam widoczne, czy to jest tarcza? Nie, to jest chyba tarcza na razie.
O, zaraz będziemy musieli podać sygnał baczność przed przejazdem kolejowym. Tak, tu jest tarcza, 100% tarcza. Mamy znaki informujące o odległości od tarczy. No i tutaj możemy sobie zadać jakby popierdzieć ciut, czyli mamy przejazd, ton wysoki, ton niski. Przyjemne. Trzeba przyznać, że naprawdę przyjemne. Przejaździk kolejowy jest, za chwilę będziemy musieli z SHP skasować, ponieważ tutaj mamy czujnik dotyczący tego semafora widocznego tam dalej. I czuwak nam się pojawia, SHP widzicie? Okej, okay. A drugi to tak jak tam wspominałem CA w poprzednim odcinku z Simraila. Czuwak odpowiada za bezpieczeństwo podczas przejazdu pociągiem. W momencie, gdyby maszyniście się coś stało i nie skasowałby, czy tam nie zbił tego czuwaka, to doszłoby do automatycznego jakby zatrzymania składu przez hamowanie awaryjne. I to jakby, wiecie, zapobiega jakby rozpędzeniu się składu i tak dalej, żebyśmy tutaj nie mieli jakby jakichś tam problemów. Musimy troszkę się jakby znowu rozpędzamy, bo tutaj znowu mamy jakby podjazd pod górę. Ciekawe, czy elektrodynamiczny hamulec nam w ogóle cokolwiek tutaj zmienia. Właśnie dostaje punkty karne. O, Właśnie dostaje punkty karne? Niby tak, ale jednak przy takim składzie myślę, że tutaj... musimy mieć na uwadze... Zaraz będziemy musieli hamować, bo mamy 250 metrów około do semafora. Tutaj jeszcze mamy kolejną tarczę powtarzającą przejazd. I tak, może by tak zaczął hamować w sumie. Oho, zrobiłem hamowanie nagłe. Oj. Czy ja zdążę przed tym semaforem, czy nie? Zdążę, ale hamowanie nagłe mi nie wyszło. I teraz nie wiem, czy uda nam się wywołać. A, udało się. No ale. O. Oho, dobra. To teraz mamy tutaj maleńki problem, bo nie można podać sygnału zastępczego, ponieważ ja mam troszkę maleńki problem, ponieważ mam hamulec całkowicie, skład jest wyhamowany w tym momencie. Więc ja sobie go trochę tutaj zwolnię. Dobra, mamy już tą pozycję. Mamy już tutaj powoli ten przewód hamulcowy spuszczony. Co ty tutaj od nas chcesz? Chyba zmiana oświetlenia, bo oświetlenie tutaj w trakcie jest... Tak. Pozycja piąta. Pozycja piąta, czyli sygnał specjalny. Jazda po torze lewym. Okej, dobra. Wracamy do naszej... kabiny. Ja nie wiem, czy tutaj... Ciekaw jestem, czy te 90 sekund faktycznie tutaj zdziała, bo sygnał zastępczy, z tego co pamiętam, jakby wyświetla się przez 90 sekund. Potem ten sygnał zastępczy nam wygaśnie i jakby dyżurny, który tutaj pełni funkcję na stawni, musiałby go nam podać ponownie. Czy ja tutaj ruszę teraz, czy ja muszę jeszcze coś zwolnić? Ogrzewanie, spryskiwacz, gdzieś tutaj odblokowanie hamulca mieliśmy, czy nie? Odluźniacz, dobra. Aha, odluźnił się, dobra. No to powoli sobie ruszamy, tylko że jakby... Myślę, że przy takiej sile trakcyjnej, jaką sobie tutaj zadałem, to nasz pociąg by wpadł od razu diametralnie w pocisk. Myślę, że nawet te 50% też by mogło być już jakby za dużo. No ale zobaczymy. Póki co ruszamy, mam nadzieję, że ten zastępczy jakby nie wygaśnie, bo to już gdzieś czas się tutaj zbliża. I nie wiem, chciałbym też być w gotowości jakby w razie czego do hamowania. Ale chyba nie, wiecie, nie wygaśnie, mi się wydaje, nie wiem ile sekund minęło, ja sobie sprawdzę później tu na YouTubie. Tutaj mamy sygnalizację, że będziemy zmieniać, jakby jazda będzie po torze niewłaściwym. Dobra, minęliśmy. Przejazd przez punkt kontrolny na czasie, 0 minut opóźnienia. Więc póki co, jakby mimo naszego nagłego hamowania, jakby jesteśmy o czasie, wszystko się zgadza, wszystko jest ok.
Naprawdę, ten Zimmer robi wrażenie. No, ciekaw jestem, czy po prostu tego nie spierniczą, za przeproszeniem. Też jakby ciekaw jestem kwestii modów, czy tutaj będzie to oddane do użytku jakby przez zwykłych użytkowników, żeby ta kwestia moderska, tutaj scena moderska jakby się rozwinie, czy tak naprawdę będzie wszystko wydawane na zasadzie jakiegoś tam dokupowanego DLC. No wiadomo, każdy chce zarobić, będąc po stronie producenta na pewno chcielibyśmy zarobić, a będąc po stronie jakby gracza, tak, czyli tutaj nas, to jakby byśmy chcieli na pewno w 100%, żeby ta scena moderska była odkryta, bo jednak jest dużo osób, które interesują się koleją. I myślę, że taki rozwój, taki dostęp jakby luźny do tego byłby bardzo, bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Ponieważ no, moderzy naprawdę potrafią zrobić prawdziwe cuda. No ale zobaczymy, czy da się tutaj podgłosić to radio, bo jest jakby trochę cicho. Kanał Radio Plus? Nie, tutaj się nie ma chyba zmiany głośności, nie. Ale radio stop jest. Nie będziemy próbować, ale czekajcie. No tutaj jakby jest głośnik. Włącznik radio telefonu. Nie, to tylko kanały radiowe zmieniamy. A niby jest sygnalizator tutaj, no dobra, nie da się, tak? Czy kanał, nie da się, przekroczenie prędkości dozwolonej, czyli my się toczymy tutaj w dół, ale okej, oho, czas kasowanko zrobić. Więc niech ten skład nam jakby nam sam tutaj, na razie jazda bez poboru praktycznie. I niech sobie tutaj ten nasz pojazd się rozpędza, będziemy mieli jakieś ograniczenie do 20, tam widziałem 40 była, więc jakby tej 40 nie powinniśmy jakby przekroczyć. Ta 40 gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie przy... Gdzieś ta 40 nam się tutaj zacznie przy przejeździe kolejowym, mi się wydaje. Aha, nie, tutaj mamy 40. Kolego, nie. Pozycja jazdy, luzuj mi tutaj. Proszę bardzo mi tutaj wyluzować. Nie hamujemy, jedziemy sobie. I za chwilę znowu będziemy mieli czerwone. Napełnianie zwiększonym przekrojem. Czy my tutaj mamy jakiś tempomat ustawiony? Co tutaj, to tutaj nam pokazuje? Wiecie, jeszcze czasami... No jakby to było elektrodynamiczne hamowanie, mi się wydaje, ale... Ojej, to... Stój! Się człowiek zamyślił. Ojej. Kurde, przewalimy semafor, czy nie? Przyjąłem. Dostawisk po torze lewym. Nie, no dobrze wyszło. Dobrze wyszło, jest okej. Okay. Dobra, zwijamy sobie tutaj. Prekroj zwiększony robimy. Dalej będziemy kontynuować jazdę po torze lewym. Tutaj już prawdopodobnie nam się zapaliło światełko informujące o jeździe z prędkością nie większą niż 40 km na godzinę. Już dwa razy nagłe, to tak, dobrze nam idzie, dobry start. Myślę, że jakbym musiał tutaj za sterami kibla, czyli N57, to myślę, że to by poszło zupełnie inaczej. Ale okej, damy radę, więc tutaj za chwilkę sobie ruszymy powoli. Nie wiem, czy my w ogóle stoimy pod jakąś górę, czy nie? Bo to jakby wrażenie tego tutaj terenu no, jest takie, jakbyśmy gdzieś tam mieli właśnie... Właśnie pod górę, z czego nie odczuwa się jakby tego... Znaczy nie wiem, może to jest jakieś postojowe, ale postojowy to raczej hamulec sprężynowy, więc ciekaw jestem, czy jak... A nie, widzicie? Rusza. Powoli chyba rusza? Czy nie rusza? Nie, to drzewa się ruszają. Dobra, ale zwolniłem sobie... Zobaczcie teraz tak. A nie, widzicie? Jest jakby, ciągnie nas ten skład tutaj do... Powolutku, ale jakby cofamy się. Myślę, żeby mogli tutaj poprawić ten dźwięk trochę. O! Ja
Ja sobie chyba zadałem maksymalną moc, czy nie? Ile my tutaj mamy tej mocy zadanej? Pokaż nam się. Utrzymanie 61. No dobra, jedziemy. Z czasem na pewno się nauczę i będziemy mogli jeździć już jakby bez tutaj tych podpowiedzi, ale jeszcze jednak to jest początek dopiero przygody z Simrailem. Początek przygody z takimi nowymi lokomotywami. Ciekawe, czy to jest... widzicie? Tutaj nawet mamy... informacje, rozkazy pisemne wypisane. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, no jedziemy. Teraz mamy chyba 40, tak? 40, no trochę nam zajmie rozbujanie tego składu, bo jednak jest to taka, no dosyć ciężka maszyna. Ja nie chcę wysiadać, ale... ale traksik sobie poradził. Jest to bardzo, bardzo przyjemny... bardzo przyjemna lokomotywa. I z drugiej strony, wiecie co? Cicha. Chociaż... Może nie do końca, ale jest cichsza na pewno niż na siódemeczkę, która będzie prawdopodobnie w kolejnym odcinku Simraila. No a gdzieś tam, co, do 13 zrobimy kolejny odcineczek Simraila. Będziemy mieli objechane wszystkie trzy dostępne w trybie single player lokomotywy, a potem może jeszcze jakiś live'ik zrobimy na multiku, chociaż multik póki co jakby mnie do niego za bardzo nie ciągnie ze względu na jego stabilność, no zobaczymy. No a potem jak już wyda się full wersja, która ma być wydana 13 stycznia, to myślę, że już będziemy mogli się tutaj bardziej pobawić. Na innych trasach. No zobaczymy. Tutaj 20 była. No są 20, musimy przez rozjazdy przejechać. No i potem ruszymy z pełną parą, bo uwaga, aż 50 km na godzinę. Mamy jeszcze około chyba 20 minut do celu, tak. A tu nie miało być po torze lewym? Przypadkiem? Chyba miało być po torze lewym do Sosnowca. Chyba, że po wyjeździe ze stacji będzie przejście na tutaj jakby, bo tutaj jest chyba stacja, stój. Tutaj chyba mamy jakby... kolego, zmniejszenie siły trakcyjnej. Zmniejszamy siłę trakcyjną troszkę, żebyś się nam tutaj nie rozbujał za bardzo, bo mamy ograniczenie do tej 20. Damy sobie pozycję neutralną, bez poboru, niech się toczy. No i tak faktycznie się zastanawiam, czy tutaj chyba będziemy mieli może wyjazd na lewy. Na razie to jest tutaj, co my tutaj mieliśmy, to z Katowice Janów będziemy mieli. Dopiero, to tak trochę wolno nam ze scenariusz idzie, więc spodziewam się, że to może być trochę więcej niż 50 minut, ale co tam. Dobra, 20 mamy. Już tutaj nam troszkę tej mocy sobie zadaj. Postaram się już jakby jeździć na podstawie wskazania przyrządów, tak? Czyli tutaj mamy jazdę, tutaj mamy hamowanie dynamiczne, tutaj mamy mała podpowiedź, wybaczcie. A co nam się tu włączyło? Czuwak, aha, dobra. tutaj nie wiem, nie wyświetlają się te informacje. Co to tutaj są za przyciski? Nie będę przyciskał. Dobra, mamy 50. No więc sobie tutaj, niech ta nasza lokomotywa powoli sobie tej... tutaj się nam rozpędza. Bo mamy znowu jakby, wydaje mi się, pod górę podjazd. Ale traksik sobie radzi, naprawdę, naprawdę sobie radzi. Bardzo, bardzo fajna, przyjemna lokomotywa, naprawdę. Mi się mega, mega przyjemny traksem jeździ. W porównaniu jakby nawet tutaj z Elfem, to myślę, że to jest dosyć ciekawsze rozwiązanie. Tutaj mamy na przykład panel odpowiedzialny za klimatyzację nawiewy i do tego jest bardzo ciekawa rzecz, czyli hermetyzacja kabiny. To tutaj widzę, że na ten moment nie działa żadna z tych funkcji. Przyciski niby... czuwak, cicho. Przyciski niby są, ale w traksie, jeżeli te klamki byśmy wzięli do góry, można całkowicie odhermetyzować kabinę... Zhermetyzować kabinę od świata zewnętrznego. Czyli będziemy po prostu odcięci bez powietrza i tak dalej, więc jakby tego trzeba dosyć pilnować.
bo po pewnym czasie może być niespodzianka. Tutaj te drzwi również też się da schermetyzować i wtedy jesteśmy naprawdę wyciszeni, odcięci. Te drzwi jakby mają swój docisk. Nie wiem, jakie to ma jakby zastosowanie w kolei. Jednakże no taka możliwość tutaj jakby jest i to bodajże były tutaj te przyciski do właśnie hermetyzacji, dehermetyzacji kabiny, ale to, tutaj jakby te funkcje, myślę, że jeżeli jakiś maszynista tutaj jest, to zapraszam na temat wypowiedzenia się o tutaj funkcjach tej hermetyzacji, dehermetyzacji kabiny, ewentualnie jeszcze jakichś innych ciekawostkach związanych z Traxem. Czy roleta jakiś wpływ ma? Nie, nie ma tutaj. Czuwak. Dobra, kasujemy czuwaczek. Tak, tutaj się wysiedla SHP na czerwona, tutaj mamy aż czuwak. W momencie, kiedy trzeba go tutaj skasować. SHP na razie żadnego nie będziemy mieli. Jakaś 30 nam się pojawi, czy nie? Za 200 parę metrów? To może ciut byśmy sobie zwolnili. Hamowanie. Aha, ta 30 jest już tutaj. Przekroczyłem troszkę prędkość, zaraz mi tutaj będą lecieć pewnie punkty karne. No ale trudno. Dobra, nie wiem, czy tutaj napełnianie zwiększonym przekrojem, nie wiem, czy ja przypadkiem znowu, wiecie, do zera nie stanę. Pozycja jazdy. Chyba staniemy znowu do zera. Czy ja tutaj mogę zadać prędkość w momencie, kiedy on stoi? Nie. Nie, oj, widzicie? Hamowanie tutaj jeszcze jakby jest moim takim dobra, pozycja jazdy. No i ruszaj nam, kolego. A czemu nam kolega nie chce ruszyć? Odluźniacz? Halo? Dobra. Potrzebował trochę czasu. I znowu powoli ruszamy. Wybaczcie, ale mówię, to jest dopiero mój początek tutaj z Simrailem, początek na takich nowoczesnych lokomotywach, więc... Jak się komuś nie podoba, to do widzenia. Subiektywna krytyka, jak zawsze, mile widziana. Kurczę, tutaj mamy podjazd naprawdę. Myślę, że nie wiem, w realnym życiu mógłbym mieć problem tutaj z podjechaniem taką lokomotywą. Chociaż, nie wiem, może o tym też się wypowie maszynista jakiś. W ogóle tutaj nie była jakieś jazdy bezprądowej czy czegoś takiego? Chyba... Nie. Nie, nie wydaje mi się. Nie, nie, chyba nie, chyba nie. O, widzicie, tu jest czuwak. Ja nie wiem, jaka ta 30, nie wiem, te metry czasami, wiecie, tak ciągną się na przykład osobowym, jak lecicie. Przy dużej prędkości to te... Trzeba być mega, mega czujnym, patrzeć na te uciekające nam kilometry, metry, a tutaj przy... jakby tym towarze to tak się wydaje, że to jest daleko, daleko, daleko. A w rzeczywistości jakby... To tak za chwilę mamy myk, zamkniecie oczy i już macie... jakieś tam ograniczenie. Dobra, tutaj będziemy mieli też jakby ograniczenie do 20, więc sobie tej mocy nie będziemy zadawali za wiele. Tutaj ograniczenie 20, 30. Aha, tu jest 30, tu jest 50. Okej. Tutaj stary nasyp. To fajnie zrobione na przykład. Nie wiem, pewnie nie wiem, jak to wygląda realnie na tej linii, którą lecimy teraz, ale jakby fajnie tutaj, że te drzewa tak to zarośnięte, jest taki detaling, że ten most nie jest pusty, tutaj trakcji nie ma, niczego nie ma, tutaj już jakieś na deskach nam drzewa rosną, tak, to są deski? Deski czy nie deski, co to jest? Zobaczymy stąd, zobaczymy czy nie. Deski, deseczki, te. Deseczki. No, fajne. Czy tutaj nie mam czegoś przyhamowanego, że on tak się wolno rozpędza? Odluźniacz. Nie, może po prostu tak... Tak to tutaj wygląda, ponieważ mamy jakiś taki chyba podjazd cały czas, no cały czas mamy ten podjazd pod górę. Ta lokomotywa, no... Radę sobie daje. Gdzie my tutaj jesteśmy?
O, w ogóle jaki fajny las, tereny zielone. Ale ciężki ten składzik, wam powiem. Ciężki. No ale jedziemy jakby, więc tutaj jest sukces. Trochę tej prędkości nabieramy. Całe te 12 km. O! A tego nie znałem. Nie zauważyłem, że tutaj jest faktycznie łączenie tonów, bo tutaj na pulpicie mamy ton wysoki do góry, ton niski w dół. Zaś tutaj mamy 2 tony. Fajne. Lubię to. Można sobie popierdzieć trochę. Dobra, tutaj już jakby troszkę się nam zrobiło równiej. Tutaj znowu mamy jakiś spadek. Fajna taka magistrala, wiecie? Ponieważ jest, nie jest nudno. Jest tutaj podjazd, jest tutaj zjazd. Jest to naprawdę, naprawdę fajnie zrobione, myślę. Zaraz to ograniczenie nam się tutaj jakoś chyba powinno skończyć, lada chwila. Jak miniemy naszym całym składem... cały czas mi się to trójka. Jak miniemy całym składem most i tutaj kawałek za, to jakby ta powinna nam wskoczyć 30. Ale widzę, że tutaj jakby... Musimy sobie trochę tego... Ach, szosz. Człowiek sobie... Nie hamuj nam, kolego. Chociaż zaraz będziemy mieli znowu 30, więc jakby nie ma siły, nie mam sensu w ogóle jakby tutaj zwiększać siły pociągowej, tak? Więc myślę, że póki co przytrzymujemy się takiej prędkości. I Katowice, Janów. Ciekawe, czy będziemy mogli tutaj rozwinąć jakąś większą prędkość jeszcze na tym scenariuszu, bo tak naprawdę, wiecie, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, jak wygląda dalsza trasa. Dla tego naszego towara nie mam zielonego pojęcia. Czuwaczek. Czy on nam tutaj zacznie zwalniać, bo jakby mamy znowu podjazd pod górę, ale widzę, że tutaj nam się troszkę ta lokomotywa rozbujała. Więc sobie zrobimy hamowanie leciutkie. A może i większe znowu, że znowu przewaliłem, widzicie? Ale dobra, żeby nie hamować, pozycja jazdy. No i dobra, i mamy tą 30. Zaraz będziemy pewnie dociągać do 50. W ogóle ciekawe jest to, że tutaj jakby na tym pulpicie tego Traxa nie mamy właśnie ustawień światła. Nie wiem, czy może w nowszych lokomotywach, już takich zmodernizowanych, tutaj gdzieś może odbywa się to z pulpitu, ale nie jestem pewien. A tutaj te światła w tym Traxie mamy z tyłu. To tak też dosyć ciekawe rozwiązanie. Daj nam już, panie, tą 50 i będziemy sobie lecieć tutaj jakiś... Nie znam rejonów w ogóle, nie wiem, gdzie jakby jesteśmy, ale... No wygląda to zacnie. I nasza prędkość się tutaj trochę znowu zwiększyła. Tutaj na tarczy mamy zielone. Aha, no ja już chciałem tutaj sobie hamować. A my już tutaj możemy lecieć do 50 tak naprawdę, przez jakiś... Przez jakiś tam bliżej nieokreślony moment czasu, ale widzę, że tutaj ten elektronik jakby nam się... wróćcie, traksik nam się rozwija, już tutaj mamy 46, więc jakby przytrzymamy się tutaj na razie tej prędkości. 47, on jakby sam tutaj nam troszkę tej prędkości sobie nabiera. Jednak ta siła, która na nas działa, z tyłu, popychu, no daje radę, tak? Tutaj po prawej... Anulowana tarcza, anulowany semafor. Tutaj zaś mamy nasz semaforek wskazujący na zielone. Tutaj jest oznaczenie, z której strony maszynista ma się sugerować semaforem, jeżeli na przykład dwa by były obok siebie. No i tak sobie powoli się toczymy. Zaraz mamy tu znowu jakieś ograniczenie. Aha, mamy 40 za 2 km. I potem pewnie gdzieś tam przez stawiska, tak? Jak mi się wydaje. Przez stawiska będziemy mieli ograniczenie do 20. W ogóle jak ktoś wie, gdzie my się znajdujemy, bo tutaj tak, to wychodzi, że to są Katowice Janów, tak? Co tutaj jest? Katowice Janów. Co to są za zakłady? To jest jakaś elektrociepłownia, czy co my tutaj mamy? To jak ktoś jest z Katowic, to proszę dać info w komentarzu. Będę wdzięczny. Tutaj jakieś... Takie katowickie Stonehenge, węgiel, czyli na pewno jakaś ciepłownia, elektrociepłownia.
Okej, okay, dobra, lecimy sobie dalej. Za 1,5 km będziemy mieli 40. Tutaj czy ona już jest widoczna na semaforze? Jakby tarcza już. Tak, tarcza już nam pokazuje. Mrygające pomarańczowe, czyli semafor wjazdowy prawdopodobnie. Będzie do 40. Zaraz się nam pojawi SHP. SHP kasujemy. Tarcza nam tutaj mryga. Nie wiem, czy tutaj można prosić jakieś wjazdy, wyjazdy, czy nie, już wcześniej. Zobaczymy. Dobra, zadajemy sobie ciut tego hamowania naszego. Okej. Okay. Dobra, utrzymujemy siłę hamowania tak na 5%. Zobaczymy, czy to się nam tutaj wyrobi, czy nie. Myślę, że tak, myślę, że spokojnie. Jednakże mówię tu, o, tutaj jest nasza dwudziesteczka dotycząca... Boże, to jest naprawdę... nie wiem, bo tutaj chyba działa też na zasadzie elektrodynamicznej od razu i nie ukrywam, że wow. Lekko widzicie, zadaliśmy sobie 5% i te 15 km na godzinę zbiliśmy sobie dosłownie w kilka chwil, tak? Zwiększenie siły trakcyjnej, czy tutaj elektrodynamik nam się włączył jakieś? Halo, nie, ja nie chcę tutaj zmniejszenie siły trakcyjnej. Czemu mi tutaj to... Zwiększenie siły trakcyjnej? Czemu mi tutaj ten elektrodynamiczny jeszcze jakby ten pociąg mój hamuje? Bo ten odpuścił. Dobra, jesteśmy na zero, więc zwiększmy sobie tą siłę trakcyjną. Nie. Co tutaj się... Nie, no moc zadana, zwiększenie siły trakcyjnej, dobra. Uczę się, mówiłem, nie wiem. A czemu tutaj mamy hamowanie? Tutaj nam tu idzie na hamowanie, tu mamy zadaną prędkość. Moc zadaną minus 7... Czemu moc zadaną minus 17? Czy my odbieramy sobie skądś jakąś energię, czy coś? Czy jak, czy co, bo w sumie to nie wiem, o co tutaj chodzi. Zwiększenie siły trakcyjnej. I... No jakby on się nam tutaj rozpędza chyba. No tak, rozpędza się. Będę musiał się douczyć, albo jak ktoś jest, kto tutaj bardziej się orientuje w działaniu Traxa, to też bardzo będę wdzięczny za informację. I tutaj wjeżdżamy na tor właściwy, więc musimy sobie zmienić... jazda pociągowa. Dobra, i lecimy. W ogóle dwudziesteczka gdzieś, halo. Utrzymanie siły hamowania. Utrzymanie siły hamowania, dobra, no to teraz trochę, żem tą dwudziestkę jakby przewalił znowu, więc będą czerwone kartki na późniejszym wykresie. No ale dobra, przeżyją my się. Z torów nie wypadniemy. No jest, przekroczenie prędkości, no wiem, że przekroczenie, no co ja mam zrobić? Jak mi tutaj lokomotywa odmawia posłuszeństwa. Trzymamy sobie tę siłę hamowania, zobaczymy. Już kurde, kartek tu łapie. O, 10%, dobra, to tak. Miło było, stoimy. Chociaż może nie, dobra, szybko odpuścił. No ten elektrodynamik, co ten. Aha! Aha, dobra. Czemu nam nie jedziesz? Zmniejszenie? No, halo. Zadajemy tutaj moc. Dobra. Widzicie, to nauczę się, obiecuję. Dobra, będziemy mieli na pewno tutaj opóźnienie, jedną minutę opóźnienia. Zobaczymy, może nam, czy nam się uda tutaj wylecieć na jakąś trasę taką, powiedzmy, bardziej ruchliwą, żebyśmy mogli tutaj osiągnąć jakiś tam
prędkość sensowniejszą, czy nie? Sosnowiec Zędówka za około 4 km będziemy? Bo stawiska już teraz, to chyba były stawiska, nie, to był Katowice Janów, nie, stawiska już minęliśmy, tak? Więc tak naprawdę mamy tutaj, teraz nam został ten sosnowiec Zdańdówka. No. Wolniej. I zaraz mi znowu będą waliły punkty, ole. Przekroczenie prędkości, przekroczenie prędkości. Dobra, 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 już tam. No i na szczęście po jednym punkcie leci, więc nie ma tragedii. Czuwak. Dobra, już ta 20 się już nam chyba kończyła, nie? Był chyba już znak. Czy jeszcze nie? Jakby zaraz tutaj końcem pociągu powinniśmy... No grafika, powiem wam, że jest naprawdę ładna. Wygląda to kozacko. Toczy się tutaj nasz składzik. Z węglarkami. Zaraz mi znowu, bo już mi liczy te punkty karne. Jezus! My teraz tak będziemy jechać przez najbliższe, nie wiem, 500 km i znowu żeśmy stanęli. Jezus. Jedź. Wybaczcie, jazda pewnie tutaj ten wykres, ładne góry zrobimy na naszym wykresie. No ale trudno, damy radę. Myślę, że tutaj też jakoś spoko by było się nauczyć na tym tempomacie jeździć. Ale jakby, wiecie, nie wiem, to jeszcze tutaj na razie trzeba, żeby się nauczyć jeździć na czymś, co jest proste, trzeba najpierw przejść wszystkie jakby etapy tutaj naszej jazdy, tak? Czyli najpierw nauczymy się jakby sterować tutaj ręcznie naszą maszyną, a potem będziemy mogli się bawić już jakby w jazdę taką automatyczną. Światła długie? Światło mijania, światło sygnałowe, przyciemnione, fajne. Światła sygnałowe. A co są światła sygnałowe? Pokaż nam się tutaj z przodu światła sygnałowe. Dobra, nie wiem, rozkminimy to później, bo zaś znowuż... prędkość. Czuwak, prędkość, wszystko. Tak jakby chyba elektrodynamiczne hamulec działa w momencie od razu, kiedy zadamy sobie hamowanie tutaj tym ręcznym. No nie wiem. Zrobimy sobie takie utrzymanie tutaj. Tej naszej siły trakcyjnej. No i jedziemy dalej. Myślę, że tutaj kurczę nie będzie to 50 minut, tylko żeśmy już powinniśmy być w Sosnowcu. A tutaj niestety złapaliśmy troszkę opóźnienia. 6:41, chociaż może, myślę, ale wątpię przy tych moich postojach, awaryjnych zatrzymaniach i tak dalej, to jednak to troszkę potrwa. Dajcie nam chociaż pojechać z taką jakąś ciut większą prędkością, kurczę, no.
Chociaż odrobinę. Myśmy się rozbujali tym towarem, a tutaj jest tylko... To jest taki chyba scenariusz, wiecie, do pogadania. Jak będziemy robić jakiegoś live'a, to będziemy odpalać ten scenariusz i gadać, bo... Bo nic się tutaj nam nie dzieje, cały czas jedziemy z tą 20. Cały czas tam ta 20 siedzi na tych plecach. Nie mamy za wiele rozwiązań sensownych, konkretnych. Ciekaw jestem, czemu to 20, bo jakby to torowisko. Wygląda jakaś pogoria tam u was, czy nie? Nie wiem. Tak by się zdawało. ta 20 jest tutaj dobijająca. Mamy bardzo fajny fragment torów, prostą. I musimy się toczyć tak ślamazarnie przez te, nie wiem, kolejne kilometr gdzieś około prawdopodobnie, tak? Bo tutaj już jakby 70 nam się pojawi i wtedy myślę, że z 70 będziemy mogli wjechać na stosowiec znajdówkę. Ale to nadal trwa. Najchętniej bym pominął ten fragment, no ale nie da się. Może popatrzmy sobie z zewnątrz na naszą lokomotywę wspaniałą. Czuwak. Trochę zielona ta trakcja, ale to chyba dobrze. Takie odzorowanie. No i tak powoli się toczymy, nie? Wungiel jedzie. Będzie ciepło. Tutaj widać jakieś detale odnośnie EAOS-ów, czyli naszych węglareczek. Jest to, wiecie, fajnie odwzorowane, naprawdę mi się podoba, jeżeli chodzi o tą grafikę, o to wszystko tutaj jakby to działa, to działa. Te refleksy tutaj, to odbijające się wszystko na lokomotywie, koła, tutaj obręcze kół, sprzęgi, naprawdę zadbano tutaj wszelkie detale, nie? To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, trochę zadamy sobie tej mocy, bo znowu jakby zwalniamy zamiast jechać szybciej. Tutaj u góry jakby myślę, że też odwzorowanie jest dosyć ładne zrobione, jeżeli chodzi o pantografy. Czuwak. Tutaj chyba jakieś haki do podnoszenia, mi się wydaje, lokomotywy. Nie wiem. Ale ładnie, ładnie, ładnie to wygląda. Słońce, to wszystko tutaj... Fajnie. Ciekawe, czy z tą optymalizacją. Niby nie wiem, czy była jakaś aktualizacja, czy nie, ale jakby dzisiaj mi się trochę lepiej jedzie. Dobra, jedź trochę, kolego. Bardziej szybciej, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam w końcu kiedyś dojechać. Myślę, że o czasie nie dojedziemy. Będziemy z węglem spóźnieni. Mam nadzieję, że jakieś tam zapasy mieli. Rzeczka jakaś, czy nie? A jest! I nawet płynie! Kurde! Nie była martwa tekstura. Dobra, jeszcze myślę parę minutek i dojedziemy do celu. 3 km do Sosnowca Dańdówka. W takim tempie, no to z pół godziny jeszcze i będziemy na miejscu. Już, dobrze, 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 już spokój. Już tutaj nam zaczyna się prędkość zwiększać. Już nie można przekroczyć. Chyba takie jeszcze 320 metrów. I odciągnięcia się ślamazarnego. Za jakie grzechy? Warlen? Co my tutaj ze stacją mamy? Nie, Circle K chyba, tak? Coś takiego. Chyba, że to jakaś regionalna wasza. Nie wiem, nie widać już stąd. Ładne dźwięki w ogóle, wiecie? Też to wzorowanie tych dźwięków tutaj też mi się jakby podoba. Fajnie, fajne, fajne, fajna lokomotywa. Dobra, wracamy do naszej kabiny. Co tutaj nam się pokazuje? Nic póki co. Ale widzicie tam co jest? Tu widzicie? Widzicie co tutaj jest? To, że będziemy mogli jechać 70 km na godzinę. Wiecie, taka jazda wolniejsza chyba jest męcząca bardziej niż szybka jazda, bo to... Nie stoisz, tylko tak naprawdę... Co? Nie słyszałem, bo się nie da podgłosić radia, jest za cicho. No trudno. Wierzę jakby... A nie wiem, jak zrobimy ze F3? 414-018, zgłaszam się. Dańdówka, wiatna po miejscu, czekamy do zdania pełnej wersji gry. Nie zapomnij dodać...
Dziękuję, panie dyżurny. Czekamy na pełną wersję gry, oczywiście. Jak nigdy. Się rozpędzimy. Ja nie wiem, czy tu jest sens w ogóle zadawać teraz jakąś prędkość, czy nie, bo to... Jak przekroczenie prędkości dopuszczalne, jak już mamy 26. 70 dozwolone. Co to jest za ściema? Dobra, zwiększamy siłę trakcyjną, trochę... Pojedziemy sobie przez kilometr, może jakoś tak w miarę się uda. Trochę się chociaż rozpędzić. Też za 800 metrów, no to nie będzie duże rozpędzenie się, bo... No ale posłuchamy sobie przynajmniej tutaj tego naszego cuda, jak potrafi tutaj nas podciągnąć. I naprawdę to jest... Ma to moc. I to czuć w porównaniu, wiecie, z innymi, myślę, lokomotywami. Nie wiem, jak tutaj będzie na innych symulatorach, jeżeli chodzi... O, coś tam, prąd tutaj skacze. Nie wiem, czy nie za duży pobór żeśmy zrobili, czy co? Może tak, bo to fajnie było. Jeżeli to faktycznie tak działa i ten pobór nam będzie skakał w tej sieci trakcyjnej, a wydaje mi się, że skacze, no to całkiem fajnie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o naszą jazdę z prędkością większą niż 20 km na godzinę. Przygotowujemy się powoli do hamowania. Utrzymujemy siłę hamowania. Dobra, napełniamy 40, mamy wjazd na 2, czyli wjazd na 2, kolejne czerwone. I na tym się skończy nasza przygoda dzisiaj z Simrailem. Ciekawe, czy tutaj gdzieś nas na bok postawi, czy prosto jedziemy już, no ale to już dojedziemy do końca. Tam sobie staniemy, wyskoczy nam prawdopodobnie podsumowanie. I na tym będzie dzisiaj zakończona przygoda. Simrailem. Trakcja jest, fajnie. Ciekawe, jak to od góry wygląda. Nie no, jest kozacko. Powiedzcie mi, czy to w miarę realnie wygląda, jeżeli chodzi o jakieś ułożenie... Znaczy, ułożenie torów spodziewam się, że jest dosyć realne, ale jeżeli chodzi o jakieś obiekty infrastruktury tutaj w okolicy, czy to jest takie odzwierciedlone dosyć... Okej, ciekawe jestem, jak z realizmem właśnie, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. Dobra, wracamy sobie do naszej kabiny. Myślę, że kilometr tutaj nam trzeba podciągnąć się do semafora. Tutaj chyba mamy na bok, tak. Zwrotnica przełożona, przejedziemy sobie przez trawkę. Och, ten stukot. Tu. Uwielbiam ten dźwięk. Szczególnie gdzieś tam jeżdżąc pociągiem i tak dalej. Tutaj tor zamknięty jeden, ciekawe gdzie nas poprowadzi dalej. Dobra, podciągnij kolego trochę. Już wiecie co, nie chce mi się też tutaj jakby za bardzo rozpędzać, bo to nie ma sensu. I tutaj będziemy jechali w lewo, tak, na ten tor, tak. Tutaj będziemy sobie stali, dociągamy do semafora. Ostatniego. No i Sosnowiec, Dańdówka. Stacja będzie zaliczona. Czuwak. Tak wygląda w rzeczywistości. Czy ja sobie tu zadałem jakąś prędkość hamowania, czy nie? Nie, dobra, toczymy się. Toczymy się powoli, do tego semafora nam zostało już niedaleko, już go tam widać, więc wyciągniemy się maksymalnie, jak tylko się da pod semafor. Pokaż nam się z góry, kotku. No, jakby jeszcze widzicie, ten ciągnie się i ciągnie ten nasz składzik. Tutaj na sprzęgach mamy kamerę, tutaj mamy kamerę na jednym lusterku, drugim lusterku. Trzecim, czwartym, piątym, na węglarkach. Boże, to na każdym wagonie sobie tą kamerę można przestawić? Chryste, panie. Aż do końca dojedziemy, nie? Śmiesznie. Dobra, wracamy do kabiny, żebyśmy zaraz tutaj nie przewalili naszego semafora. I powoli się tutaj dociągamy. Sobie tej mocy trochę zadam, żebyśmy już tutaj się nie męczyli wspólnie. No, zaraz podsumowanie jakieś zrobimy. Czuwak! Czuwak! No,
czuwak, lampeczka jeszcze na koniec, tutaj oświetlenie. Gdzie to było to oświetlenie? To? Nie, to nie to. Kurde, zaraz ja tutaj po... O! Proszę, lampeczka jest. Tutaj oświetlenie kabiny można włączyć. Aha, się wyłącza. To się wtedy wyłącza, tak? A, kurde. No to chamstwo. Ja bym chciał mieć to i to włączone. Dobra, dociągaj się nam do tego semafora. Szybciej, bo... Obiad stygnie w domu. Zasłonimy sobie roletkę jeszcze. No i przygotowujemy do zamknięcia składzik. Tu roletek nie ma. Dobra. Panie czuwak. 200 metrów do semafora, więc jakby powoli sobie tutaj możemy, myślę, wdrażać hamowanie. Może być tutaj w gotowości. Jeszcze zaliczymy pewnie kasowanie SHP. Tak? To był ten czujnik, czy ja byłem ślepy? Czy mi się wydawało, czy to była ta kostka od tego, od słupa? To była kostka od słupa. No i dobra, dojechaliśmy do... Dojechaliśmy do końca, zrobimy sobie nagłe na koniec. Koniec. 2094 punkty doświadczenia, 356 minut scenariusza. Przyjechaliśmy na czas, z jakimi problemami tutaj, ale przyjechaliśmy na czas. Mamy jeszcze wykres, który mam nadzieję, że nam zdziałał. Tak, wykres tutaj mamy przekroczenie prędkości. Fajne, wiecie, to fajne to jest, że jakby macie tutaj... Jest tam możliwość weryfikowania sobie tej trasy. Aha, dobra, no prędkość tutaj jest nasza prędkość, tutaj te nasze nieszczęsne hamowania. No i jest. Tutaj trochę nam się nazbierało tego, no ale to były te 20, 25, lecą te punkty trochę, widzicie? Tutaj zaledwie 13 razy przekroczenie, tu 6 razy prędkość, tu 9 razy, tutaj 15, no ale jakby te punkty doświadczenia, suma summarum, zielone zdobywane to jest 214, te 500 punktów i tak dalej, jest okej. Dobra, dziękuję wam serdecznie za kolejny dzień z symulatorem, z oglądaniem moich filmów. To był nasz wspaniały SimRail, do którego na pewno jeszcze nie raz na naszym kanale wrócimy. Trzymajcie się ciepło, hej, do zobaczenia.